coś, burza jest. Kurde, może jest? No, musi być. Jest! Tylko nie wiem, czy gdzie chwyciłem. O, chyba mam cię. Do rzek okalających Pronik Biały do Sudułki dołączył Nil. Oto Nil. Prądnicki Nil. Proszę bardzo. Płynący Nil rozlewa się w pobliżu bloku na dwie rzeki, tworząc rozległe rozlewisko. Możemy tutaj zobaczyć wiele nadmorskich, a także rzecznych ptaków lęgowych. Kaczek, albatrosów, czapli i gęsi. No, proszę Państwa, jedna burza nas ominęła, gdzie była, znaczy ominęła, przeszła przez nas. Nastąpiła wielka ulewa, gradobicie i tak dalej. Spływała rzeka, widzieliście, chodnikami, a nawet dalej na ulicach. No, nad Kraków nadciąga druga. Tym razem mam nadzieję, że będzie bardziej elektryczna. Te wyładowania będą lepiej widoczne niż to jedno, co uderzyło w stację benzynową. Także czas na kolejne łowy. Witam Was bardzo serdecznie, podróżni Kiki. Znowu będą tylko to bliskie. Coś a la szelf nad nami. Nie wiem, Państwo to widzą. O, chmura pseudoszelfowa nad Krakowem w tym układzie. Chmura zaczyna rotować. A to jest na początku, na szelfie. Myślę. Może taki efekt. Jakiś przebłysk był.
jedna część burzy tak jakby szła bokiem o ruch mury. Chyba, że to dopiero to, co po prawej stronie. Poszłać tam! Zjało nam... Popatrzcie Państwo, dwie burze, dwa strzały gradowe, tylko że teraz centralnie uderza w szybę. Tak wcześniej leciało w dół, tak spójrzcie jaka siła jest tego dąbarstu, to napierdziela już konkretnie. Ohoho, kreatyk oberwał, nie powiem kogo.